Cześć! Jeżeli oglądasz ten materiał przed 14 października, to mam dla Ciebie ważną informację. Masz szansę na wygranie opaski Huawei Color Band A2 w kolorze czarnym. Jak ją zdobyć? Tego dowiesz się w pytaniu konkursowym, które pojawi się na końcu filmu. Ale nie przewijaj, obejrzyj całość, bo pytanie będzie nawiązywało do materiału. Ok? Nie przedłużam dalej. Czas na film. Rozszerzona rzeczywistość, czyli połączenie naszego rzeczywistego świata z tym sztucznym, wygenerowanym komputerowo, jest już na wyciągnięcie ręki. A wszystko dzięki projektowi AR Core od Google'a, którego dalej będę nazywał AR Core, bo po prostu tak brzmi lepiej. Więc czym jest AR Core? Sprawdźmy. AR Core jest technologią, która pozwala każdemu z nas cieszyć się rozszerzoną rzeczywistością na swoim smartfonie. Ale dokładniej jest to zestaw narzędzi dla deweloperów, dzięki którym mogą w prosty sposób wzbogacić swoją aplikację o rzeczywistość rozszerzoną wspartą przez technologię Google'a. Zatem te specjalne narzędzia po prostu ułatwiają deweloperom pracę, żeby stworzyć takie aplikacje jak na przykład IKEA Place, który pozwoli sprawdzić Wam, jak meble tej firmy będą wyglądały w Waszym mieszkaniu. Just a Line, która pozwoli Wam rysować bazgroły w przestrzeni trójwymiarowej i potem oglądać je. Porsche Mission E, które pozwoli Wam zobaczyć najnowszego elektryka od Porsche i w zasadzie nawet wejść do środka. Nightfall, który pozwoli nam rozegrać partyjkę gry w stylu Tower Defense na swoim stole albo podłodze. Czy na przykład Measure, czyli po prostu miarka, dzięki której mniej więcej zmierzymy odległości albo długości pewnych obiektów. Tych aplikacji jest jeszcze wiele, wiele innych i na pewno będzie się pojawiało ich coraz więcej. Tylko na jakiej zasadzie AR Core pozwala nam umieszczać te obiekty, meble czy plansze na po prostu naszym rzeczywistym świecie? W skrócie mamy 3 punkty. Pierwszy krok to wykrywanie punktów charakterystycznych za pomocą naszej kamery w aparacie oraz połączenia tych informacji z czujnikami, które mamy w telefonie, czyli żyroskop i akcelerometr. Dzięki tym informacjom, tym punktom charakterystycznym i tym informacjom z czujników, telefon potrafi odnaleźć się w przestrzeni, wie jak jest odwrócony, wie jak się porusza. To jest pierwszy krok. Drugi to używając tych informacji z aparatu o tych punktach charakterystycznych, telefon i aplikacje korzystające z AR Core starają się określić płaszczyzny, dzięki czemu wiemy, że mamy podłogę, mamy stół i też wykrywa mniej więcej, które są wyżej, które są niżej. I trzeci krok. AR Core wykorzystuje estymację światła, żeby określić mniej więcej jakiego koloru i w jaki sposób światło pada na obiekty, dzięki czemu wydają się one nam bardziej rzeczywiste i mogą reagować nawet na zmiany oświetlenia w naszym pokoju. Te trzy kroki sprawiają, że telefon lepiej rozumie otaczający go świat, dzięki czemu może nam dać bardziej przekonywującą rzeczywistość rozszerzoną. Ale to wszystko są takie bardziej bajery deweloperskie. A dla nas, dla korzystającego z telefonu, chcącego się po prostu pobawić, jeżeli zobaczycie, że jakaś aplikacja, która nazywa się rozszerzona rzeczywistość, korzysta z AR Core, to macie pewność, że będzie miała pewien poziom jakości w wykrywaniu obiektów, w wykrywaniu przestrzeni i będzie się lepiej po prostu korzystało z tej apki. Część bardziej obeznanych z tematem widzów może powiedzieć, że AR Core to po prostu zżynka Apple'owego AR Kitu. No i troszeczkę jest to prawda, bo AR Core się pojawił później, ale Google z rozszerzoną rzeczywistością eksperymentował już trochę wcześniej. Zaczynali od projektu Tango, który zamknęli wraz z pojawieniem się AR Core. Zamknęli go też dlatego, bo wymagał on specjalnego sprzętu. Nie mogliście użyć dowolnego telefonu, tylko musieliście mieć telefon z odpowiednimi podzespołami, a z tyłu ten telefon nie mógł mieć zwykłego aparatu, nie. Musiał mieć po pierwsze aparat, który miał szerokokątny obiektyw typu rybie oko, aparat, który wykrywał podczerwień i emiter światła podczerwonego. AR Core na szczęście nie jest tak restrykcyjny i działa ze zwykłymi telefonami z Androidem, ale niestety nie z każdym. Żeby dowiedzieć się, czy Wasz telefon wspiera AR Core, wejdziecie sobie w link, który dam w opisie. Jak znajdziecie swój telefon tam wypisany, to już pierwszy krok za Wami. Teraz musicie wejść do sklepu Play, pobrać aplikację AR Core. Nie pojawi Wam się w szufladzie aplikacji, to taka mała informacja. No i już, każda aplikacja,
która wykorzystuje Arcor, już teraz będzie na Waszym telefonie pięknie działała. Tak prezentuje się Google'owe podejście do rzeczywistości rozszerzonej. A co Wy o tym myślicie? Komentarze są Wasze. A skoro o komentarzach mowa, to przejdźmy do tego, na co pewnie wielu z Was czekało, czyli do konkursu, w którym możecie wygrać Huawei Color Band A2 w kolorze czarnym. Co musicie zrobić? No, przed Wami trzy kroki. Tak jak trzy kroki miał Arcor, tak i trzy kroki macie Wy. Pierwszy krok to zasubskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jak już robicie, to nie zapomnijcie dać dzwoneczka. Drugi krok to polubienie tego filmu i trzeci, najważniejszy, zostawić komentarz pod tym filmem, ale nie byle jaki komentarz. W 5 zdaniach, maksymalnie, możecie mniej, opiszcie swoją wymarzoną aplikację, która wykorzystywałaby rozszerzoną rzeczywistość. Puśćcie wodze fantazji, gdyż najciekawszy moim zdaniem komentarz wygra. Wyniki postaram się ogłosić do 3 dni od zakończenia konkursu, a konkurs zakończy się 14 października, zatem macie tydzień na wymyślenie jakiegoś ciekawego pomysłu na aplikację. Życzę wszystkim powodzenia, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!